Partia o wejście do finału. Tak jak widzicie, obaj zawodnicy mają bardzo, bardzo mało czasu. I teraz Magnus zdecydował się na dosyć dziwnego szacha na e5. Lepiej było tutaj podchodzić królem do akcji, bądź też po prostu zabrać pionka. A po szachu następuje hetman d6. Nie można wymienić, bo czarny zdobędzie wolnego pionka. Więc w partii Magnus próbuje cisnąć na wygraną. Hetman g7 szach. Bardzo nerwowa sytuacja. Obaj mocno na kruplówce, zobaczcie, 27 sekund, 17 na zegarze Hikaru. W partii hetman e2 szach, król się chowa, żeby remisu nie było, król d6. No i teraz Magnus zdecydował się oddać tego pionka, bo rzeczywiście pion b6 słaby, pion g4 też słaby, więc Magnus zachowałby przewagę materialną. A w partii po biciu na e7 nastąpiło misklikniecie i tym sposobem Carlsen przewalił i się poddał.